Pewna plaża na zachodnim wybrzeżu Kostaryki od milionów lat jest sceną jednego z największych spektakli przyrody. Setki gatunków pojawiają się na brzegu. Wszystkie chcą zagarnąć dla siebie trochę piasku. Życie tutaj może być ciężkie. Tylko najsilniejsi przeżyją w wielkiej, niekończącej się bitwie o plażę. Kostaryka. Rajskie plaże. Zachodnie wybrzeże Kostaryki. Piaszczysta plaża, morze po horyzont. Chętnych do zamieszkania tu jest wielu. Tak jak w świecie ludzi, tak i tu trudno o dobry dom. Codziennie na Nansite, kilometrowym kawałku wysypanej złotym piaskiem linii brzegowej, zjawia się Scott Pankratz, badacz dzikiej przyrody, aby obserwować, jak rynek nieruchomości zmienia się z każdym przypływem. Każdy dzień przynosi nowe niespodzianki. Konkurencja w walce o ziemię jest tak duża, że lokatorzy domów nie mogą sobie pozwolić na beztroskę. Kiedy pierwsze promienie słońca oświetlają plażę, jej mieszkańcy już pracują, strzegąc swojej własności. Kraby tułacze czujnie obserwują swój teren, codziennie przeczesują go szczypcami, by przekonać się, co pozostało na brzegu po odpływie. Przeżycie na plaży zależy od darów morza. Obserwatorzy, tak ludzcy jak i zwierzęcy, nigdy nie mogą być pewni, co fale przyniosą następnym razem. Niestrudzone kraby pracują szybko. Gdy upłyną 4 godziny, plaża ponownie znajdzie się pod wodą. Walka o pożywienie jest zażarta. Maszerują w tyle i z powrotem, jak dumni ogrodnicy pielęgnujący swe trawniki, przesiewając piasek przez aparaty gębowe w poszukiwaniu najdrobniejszych cząstek organicznych. Zostawiają za sobą grudki oczyszczonego piasku, gotowe do ponownego napełnienia przez przypływ. Wiele godzin upłynęło Scottowi na obserwowaniu plaży. Dobrze poznał różne cechy zamieszkujących wybrzeże zwierząt. Codziennie patrolują granicę morza i lądu. Ciekawe, czy coś interesującego nie znalazło się przypadkiem na brzegu. Dla ciekawskiego sępnika czarnego plastikowa butelka nie ma w sobie niczego interesującego. Ale dla krabów pustelników wodorosty i różne dryfujące rozmaitości to prawdziwy skarb. Podobnie jak inne stworzenia zamieszkujące plażę, sporo czasu i energii poświęcają na podwyższanie standardów lokalowych. Kraby pustelniki nie mają własnych muszli, mieszkają w muszlach pozostawionych przez ślimaki. Piątą parę nóg przystosowały do przytrzymywania swoich przenośnych domków. Muszle mięczaków dobrze trzymają wilgoć, której potrzebują kraby. W miarę rozwoju kraby wyrastają ze swoich domów i muszą wymienić je na większe. Muszą się śpieszyć. Obroty na rynku nieruchomości są szybkie, ale pomiędzy jedną muszlą a drugą delikatne kraby są wystawione na atak. Bezdomne kraby przymierzą wszystko, co napotkają, byle tylko znaleźć coś odpowiedniego. Dzięki odpadkom produkowanym przez ludzi plaża jest zaśmiecona mieszkaniami wszystkich kształtów i rozmiarów. Niektóre kraby szpanują plastikowymi ubrankami prosto od projektantów. Zakrętki i pokrywki mogą być ostatnim krzykiem mody, ale krabom trudniej utrzymać je na grzbiecie. Poza tym nie przechowują wody tak dobrze jak muszla. Ta jest wystarczająco duża i przyciąga wzrok ładnym odcieniem błękitu. Ale czy będzie pasować? Ostatecznie wszystko sprowadza się do odwiecznego dylematu – być modnym czy wygodnym. Jednak tradycyjna muszla bardziej przypadła mu do gustu.
Jego sąsiad wydaje się być pod wrażeniem. Gdy Scott obserwuje codzienny rytuał wymiany, wraz z przepływem przybywa nieznany kształt. Pomiędzy falami przebłyskuje kopuła skorupy. W odróżnieniu od poprzednich, jej właściciel jest do niej przymocowany na stałe. Pojawienie się tego gościa nie ma w sobie nic z przypadku. To znak, że rozpoczęła się inwazja. Przybywa pierwsza fala samic żółwi oliwkowych. To zjawisko znane jest jako arribada, przybycie. 50 tysięcy samic żółwia oliwkowego ma tę plażę na oku. Co roku mieszkańcy Nansite muszą walczyć o utrzymanie swojej pozycji na piasku. Od miesięcy samice żółwia pływały w pobliżu, parząc się z samcami i wyczekując na odpowiednie warunki do desantu. Zazwyczaj to faza księżyca i zmiany w prądach morskich są sygnałem do rozpoczęcia inwazji. Każdego roku pomiędzy majem a grudniem może się zdarzyć nawet 7 desantów. Operację zaplanowano perfekcyjnie, tak by żółwie mogły wypełnić swe obowiązki pod osłoną ciemności. Przypomina to scenę z horroru. Tysiące ciemnych kształtów roi się na brzegu, gramoląc jedne po drugich. Każdy chce zagarnąć kawałek plaży. Samice mają około 70 cm długości. Obijające się, opancerzone 40-kilogramowe ciała wypełniają noc odgłosem bijących bębnów wojennych, oznajmiających zdobycie plaży. Świt zastaje spóźnialskich ciężko pracujących, by ukształtować swój skrawek terenu. Wykorzystują potężne tylne płetwowate nogi jako łopaty, kopiąc dołki głębokie na 40 cm. Pracują teraz pod presją. Za dnia żółwiej flocie grozi atak. Podjadanie chwastów w czasie pracy spowalnia robotę, ale nic nie powstrzyma zdeterminowanych samic. Pracują powoli, ale metodycznie, korzystając ze swych potężnych narzędzi. Ta wyczerpująca praca może zająć samicy ponad godzinę. Jest jednak niezbędna dla przedłużenia gatunku. A oto i powód inwazji.
Plaża to doskonałe miejsce, gdzie żółwie mogą złożyć jaja. Każda samica pozostawi w gnieździe około 110 jaj. Co sezon wykopują od 2 do 4 gniazd. Dzięki gumiastym skorupkom jaja nie rozbijają się, wpadając do głębokich jam. W ciągu następnych kilku miesięcy żółwie zakopią w piaskach Nansite aż 22 miliony jaj. Trudno sobie wyobrazić, jak inni mieszkańcy plaży uporają się z tą inwazją. Z nadzwyczajną ostrożnością samice zakopują swe dopiero co złożone jaja. Gniazda są położone tak blisko siebie, że w trakcie zakopywania czasem odkopuje się sąsiednie. Pod koniec tej niesamowitej morskiej bitwy o miejsce plaża jest pokryta jajami. Scott obserwuje, jak flota kontynuuje atak na plażę. Samice są tak skupione na swoim zadaniu, że nie zwracają uwagi na przyglądającego się im człowieka. To zwierzę wciska nos w piasek, sprawdzając, czy wilgotność i zawartość soli w ziemi jest odpowiednia. Tylko wtedy złoży jaja. Niezwykłe doroczne wydarzenie przyciąga innych badaczy, którzy wspólnie ze Scottem znakują i mierzą żółwie. Znaczniki umożliwiają naukowcom odnotowanie powrotu każdej samicy na Nansite. Wszystkie istotne informacje zostają zanotowane. Rzadko można tak łatwo zbadać morskie zwierzę, dlatego taką okazję należy wykorzystać w pełni. Żółwiom oliwkowym grozi wymarcie. Te badania mogą pomóc w walce o zachowanie gatunku. Kiedy obserwuje się lądujące na plaży hordy, ciężko sobie wyobrazić, że cokolwiek może zagrozić tak licznym żółwiom. Ale bitwa o życie dopiero się rozpoczęła. Gdy tylko wypełnią zadanie, samice szybko wracają do morza, by schować się pod falami. Na razie walka się skończyła, ale gdy tylko zacznie się kolejny sezon rozmnażania, żołnierze ponownie pomaszerują na bitwę. Na razie to koniec misji. Wraz ze wschodem słońca do boju ruszają inni mieszkańcy Nansite. Pierwsze na scenie są sępniki czarne, wydziobujące łupy pozostałe po nocnych bitwach. Aribada odciska swoje piętno na starszych żółwiach. Nie wszystkie zdołają wrócić do wody. Odprowadzają umierającego żółwia niczym żałobnicy.
To zainteresowanie będzie miało jednak makabryczny finał, choć na razie się z tym nie zdradzają. To niesłychane, by do procesji pogrzebowej dołączył pelikan brunatny. Widać, że brak mu przyzwoitości właściwej tak uroczystej okazji. Siedzi na skorupie swojej ofiary jak na grzędzie, przywłaszczając sobie zwłoki żółwia. To jak paragraf 22. Chce mieć padlinę tylko dla siebie, jednak nie jest odpowiednio wyposażony, by się do niej dobrać. Tego będą mogły dokonać tylko sępniki. Dzięki długim, nieopierzonym szyjom i ostrym jak brzytwa dziobom przełamią obronę żółwia. Dla niektórych sępnik to brzydki ptak, ale łysy czerep pozwala mu wsunąć głowę głęboko w padlinę, nie brudząc upierzenia. W gorącym, wilgotnym klimacie Kostaryki pomaga również czarnym, absorbującym światło ptakom uniknąć przegrzania. W odróżnieniu od sępów, sępniki żyją w rodzinnych grupach, wspólnie poszukując pożywienia i radząc sobie z większymi zdobyczami. Nie mają takiego aparatu głosowego jak ptaki śpiewające. Porozumiewają się za pomocą dziwacznych syków i rzężenia. Współpracując, ptaki mogą obronić cenny posiłek. Nie są jednak przygotowane na to, by stawić czoło kolejnemu najeźdźcy wynurzającemu się z wody. Dla krokodyla amerykańskiego skorupa żółwia to pestka. Te archaiczne giganty osiągają do 7 metrów długości. Sępniki mogą tylko bezradnie patrzeć, jak ogromny gad przejmuje zdobycz. Krokodyle nie potrafią przeżuwać. Gad musi więc rozrywać padlinę na strzępy, które będzie w stanie przełknąć. Krokodyl wciąga resztki posiłku głęboko w namorzynowe bagna okalające plażę. W odróżnieniu od krabów, sępniki nie władają plażą. Są gośćmi z wnętrza lądu. Za piaszczystym brzegiem rozciąga się splątany las namorzynowy, w którym niezliczone zwierzęta czyhają w cieniu. Niewielki łowca, wąż, przemyka niezauważony przez plątaninę gałęzi. Gdy usztywni ciało, wygląda jak otaczające badyle. Maskuje się tak skutecznie, że nawet mrówki nie zwracają na niego uwagi. Tak jak na plaży, dom w namorzynach jest bezcenny. Mieszkańcy szybko przypominają innym, kto tu rządzi. Echo powtarza dziwne krzyki rozlegające się w lesie. To charakterystyczne ryki wilca ogłaszającego, że ten teren należy do niego. Codziennie rankiem i wieczorem dominujący w grupie samiec obwieszcza wyciem, które słychać nawet z odległości 2,5 km, że to terytorium zajmuje jego grupa. Władają wieżowcami na Cité i dumnie bronią swej własności. Dzięki temu jazgotowi nie dochodzi do rękoczynów. Samiec obdarzony najdonioślejszym i najgłębszym głosem ma najwyższą rangę w grupie. Zazwyczaj to wystarcza, by utrzymać pokój. Jednak jeśli inny samiec zakwestionuje przywództwo, może dojść do walk. Na co dzień wyjce wiodą spokojne życie. Są wegetarianami. Spędzają większość czasu wysoko w koronach drzew, żywiąc się obfitującymi w wodę liśćmi. Ze względu na niską wartość odżywczą takiej diety, przez większość dnia odpoczywają. Na gałęzi wspinają się charakterystycznym, leniwym tempem. Są zręcznymi wspinaczami,
korzystają z długich, chwytnych ogonów, jak z dodatkowej kończyny. Od małego czują się pomiędzy konarami jak w domu. Wiele z drzew, których liśćmi się żywią, jest trujących, ale wyjce wybierają najmłodsze liście, w których jeszcze nie zgromadziły się toksyny. Małpy zachowują się niechlujnie przy jedzeniu. Sąsiedzi często wpadają z wizytą, by przekonać się, czy z małpiego stołu nie spadło coś smakowitego. Lądowe kraby gromadzą się pod drzewami, czekając na mannę z nieba. Ponownie jesteśmy świadkami sporu o własność. Większy krab uważnie zbiera łupy. Mniejszy ma niewielkie szanse w starciu z agresorem, więc rozsądnie wycofuje się. Obfitym jedzeniem z koron wysokich drzew pożywiają się również mieszkający na niższej stopie życiowej. Gleba lasów namorzynowych, obfitująca w rozkładający się materiał roślinny i inną materię organiczną, jest uważnie przesiewana przez kraby. Jeśli pojawi się okazja, nie pogardzą i świeżymi liśćmi, zazwyczaj jednak pozostają one poza ich zasięgiem. Podczas pory deszczowej woda wzbierająca w Parku Narodowym Santa Rosa przepływa przez namorzynowe lasy. Ten potop nie trwa długo. Na pół roku Nansite staje się największym z tak zwanych suchych lasów Kostaryki. Teraz mieszkańcy lasu będą zmuszeni do długich wędrówek w poszukiwaniu wody. Kapucynka jest krewną wyjca. Podobnie jak u kuzyna, jej dom znajduje się na drzewie, jednak w czasie suszy musi zejść na ziemię, by się napić. To niebezpieczny teren dla mieszkańców koron drzew. W odróżnieniu od wyjców kapucynki są mięsożerne. Ich pożywienie stanowi szeroki wachlarz ofiar od owadów po ptasie jaja. Nawet najmłodsze małpki wiedzą, że gąsienice przed zjedzeniem należy potrzeć o gałąź, żeby usunąć drażniące włoski pokrywające ich ciała. Uważa się, że kapucynki to najinteligentniejsze naczelne kontynentu. Mają godną uwagi umiejętność zapamiętywania terenu. Codziennie w poszukiwaniu jedzenia podążają tymi samymi ścieżkami pośród drzew. By zaspokoić głód, rodzinne stado może rozprzestrzenić się na dużym obszarze, ciągle komunikując się ze sobą krótkimi okrzykami. Podczas gdy inni się pożywiają, jeden z członków grupy bezustannie czuwa. W lesie roi się od drapieżników. Zejście na ziemię jest niebezpieczne, zwłaszcza dla matek z maleństwami na plecach, ale nie można przeżyć bez wody.
Łowcy czają się niezauważeni pośród cieni. Pumy są największymi drapieżnikami w namorzynach. Często polują na małpy, jeśli nadarzy się taka okazja. Ale ta puma ma na oku inny cel. Agutki są dużymi gryzoniami, licznie występującymi w lesie. Należą do ulubionych przekąsek pum. Myśliwy i ofiara są siebie warci. Na dużych łapach z miękkimi poduszkami puma porusza się niemal bezszelestnie. Ale agutki ma wyczulone zmysły. To także szybkie i zwinne zwierzę. Tylko atakując z zaskoczenia, puma może odnieść sukces. Gdzie nie spojrzeć, dramat. Jego aktorami są wszyscy, od maleńkich krabów po skradające się pumy. A wszystko to mieści się na Nansite, terenie rozciągającym się zaledwie na kilometr wzdłuż wybrzeża Kostaryki. W takt szumu fal Pacyfiku rozbijających się o brzeg, na plażę zbliżają się kolejne oddziały. Tym razem jest to misja lądowa. Ostronosy regularnie opuszczają las, by szperać na plaży w poszukiwaniu jedzenia. Cel mają nie na oku, lecz na nosie. Ostronosy są bliskimi krewnymi szopów. Długie, wrażliwe nosy pozwalają im znaleźć ofiarę nawet zagrzebaną w piasku. Po odkopaniu żółwiego bunkra odsłania się dostęp do dołu pełnego jaj. Wkrótce cały oddział zjawia się na wyżerkę. Miejscowe sępniki czarne nigdy nie przegapiają takiej okazji. Zjawiają się gotowe pomóc w sprzątaniu. Po uporaniu się ze swoją porcją, niektóre ze starszych zwierząt wspinają się z powrotem na gałęzie, by uciąć sobie drzemkę. Tak jak zamieszkujący ten region ludzie, ostronosy często urządzają sobie siestę po południowym posiłku. Ze swego stanowiska na drzewie mogą podglądać niekończącą się bitwę o plażę. Niektórzy z młodszych członków klanu nadal mają apetyt i zachłannie pożerają jaja, zanim ukradną je sępniki. Chociaż nie muszą się tak strzec. W piasku zagrzebane są miliony żółwich jaj. Wystarczy dla każdego. Ostronosy to towarzyskie stworzenia. Wędrują w rodzinnych stadach liczących do 20 zwierząt. Rodzina pracuje razem, by odkopać gniazdo. Trajkoczą nieustannie. Wykorzystują różne okrzyki, by trzymać grupę razem i ostrzegać się wzajemnie o nadchodzącym niebezpieczeństwie.
Gdy tylko wystraszone ostronosy odbiegają, rodzina sępników zajmuje ich miejsce, wydziobując jaja z gniazda. Sępniki czują się na ziemi doskonale. Ich stopy są stworzone do chodzenia, a nie kurczowego trzymania się gałęzi. W poszukiwaniu jaj wspomaga ptaki przyroda. Gniazda wykopane za blisko brzegu odsłaniają pływy. Również bliskość wody nie przeszkadza sępnikom. Być może wynika to z ich pokrewieństwa z bocianami. Te ptaki pojawiły się po raz pierwszy około 40 milionów lat temu i nie zmieniły się wiele od tamtego czasu. Gniazda zostały zdewastowane w ciągu kilku minut. Na szczęście są jeszcze tysiące innych. Pomimo wysiłku sępników, większość pozostanie nienaruszona. Odkryte gniazda oferują ucztę, na którą ściągają nie tylko rodziny sępników zamorzynów, ale z całej Kostaryki. Zapach gnijących jaj przyciąga nocnego gościa, kuzyna ostronosów, Szopa. W odróżnieniu od swoich krewnych, Szop woli pracować nocą i w pojedynkę. Korzysta ze swych zręcznych łapek, by dobrać się do gumiastych jaj. Jak wprawny włamywacz, niemal bezszelestnie zbiera łupy. I Szopy, i ostronosy są spokrewnione z niedźwiedziami. I tak jak niedźwiedzie, są oportunistami żywiącymi się zarówno zwierzętami, jak i roślinami. Skradając się pod osłoną ciemności, Szop liczył na to, że pozostanie niezauważony. W pobliżu działa jednak kolejny złodziej, preferujący pracę po godzinach, opos. Opos jest bardzo prymitywnym ssakiem. To jeden z niewielu torbaczy żyjących poza Australią. Szop decyduje się trzymać w bezpiecznej odległości od mającego rozmiary kota i złośliwe usposobienie oposa. Tacy złodziejscy mięsożercy żywią się żółwimi jajami od czasów, gdy dinozaury władały ziemią. Wiele jaj zostanie zniszczonych, zanim młode zdążą się wykluć, ale żółwiom sprzyja matematyka. Taka liczba drapieżników rozkopujących gniazda to jeszcze za mało, by zagrozić przetrwaniu gatunku. Jednak w nie tak odległych czasach nowy myśliwy dołączył do bitwy o plażę. Przez ostatnie kilkaset lat to ludzie wyrządzili żółwiom duże szkody. Każdego roku ginie milion żółwi i to w samym tylko Meksyku. To więcej niż wynosi populacja pozostałych przy życiu. Na szczęście polowania na żółwie są zabronione, ale zbieranie jaj nie. Proceder trwa do dziś. Co roku całe wioski szaleńczo atakują plażę. Obecnie władze Kostaryki ściśle regulują zbiory. Tylko tubylcy mają pozwolenie na zbieranie jaj i to tylko w ciągu pierwszych 36 godzin aribady. Jednak nawet przy takich przepisach zbiera się do 2 milionów jaj. Żółwie jaja służą do jedzenia oraz jako składniki niektórych leków. Tubylcy wierzą, że zwiększają płodność mężczyzn. Aribady wywołują na plaży chaos. Tym razem to ludzie walczą, starając się powiększyć swoje plony. Naukowcy uważnie nadzorują zbiory, upewniając się, że reguły nie są łamane. W swoim czasie żółw wydawał się skazany na zagładę.
Jednak za legalizacją kontrolowanych zbiorów stała nadzieja, że przysłuży się to zwalczaniu kłusownictwa, a żółwie pozostaną odnawiającym się zasobem naturalnym. Widząc tysiące pełnych jaj toreb ładowanych na ciężarówki i wywożonych na sprzedaż, trudno sobie wyobrazić, że zostały jakieś gniazda, w których coś może się jeszcze wykluć. Kiedy mogło się zdawać, że bitwa już się skończyła, a mieszkańcy zaznają wreszcie spokoju, piasek zaczyna się gotować. Pięćdziesiąt dni po Arribadach małe żółwie zaczynają pojawiać się na całej długości plaży, pełznąc w stronę morza. Ich pojawienie się jest mile widziane, ale dla żółwików to dopiero początek kłopotów. Kolejne zagrożenia śpieszą na plażę, by powitać nowych gości. Świeżo wyklute małe pojawiają się tysiącami. Jak zwykle, wygłodniali mieszkańcy obserwują plażę. Do swoich badań Scott Pankratz przykrył jedno z gniazd, by ochronić jaja. Teraz jego podopieczni bezpiecznie wychodzą na powierzchnię. Po krótkich oględzinach dołączają do fali żółwików pędzących do morza. W odróżnieniu od większości gniazd, w tym wyklują się wszystkie małe. Scott jest gotów, by je policzyć. Żółwie wydają się chętne do rzucenia się w wir walki, walki o życie. Dla tych maleństw pierwszy etap przetrwania oznacza opuszczenie plaży. Niebezpieczeństwa przybierają różne formy. Nawet wyrzucony na brzeg kawał drewna wystarczy, by przeszkodzić żółwikom w dotarciu do bezpiecznego schronienia pod falami. Zanim słońce stanie w zenicie, wszystkie maluchy, które nie uciekły z plaży, są skazane na zagładę. Ich zmagania skończyły się. Upieczone w upale ciałka pokrywają plażę. Wygląda to na ogromne marnotrawstwo, ale resztki żółwi staną się pożywieniem dla mieszkańców plaży. Koniec jednego życia może zapewnić przetrwanie innego. Dla krabów to wynagrodzenie za ciągły desant na ich odosobnioną plażę. Szybko zabierają się do pracy.
Taka okazja trafia się tylko raz w roku. Nie można jej przegapić. Kraby wykorzystają ją w pełni. Dochodzi nawet do porwań. Osłabione młode zaciągane są do noru. Ale kraby to tylko pierwsze szeregi wroga. Pozostało jeszcze wiele bitew. Pojawia się coraz więcej żółwików, zdesperowanych, by dotrzeć do morza, zanim pokona je słońce czy złapią drapieżcy. Atak nadchodzi z powietrza. Fregaty wielkie wykonują wspaniały podniebny balet, raz po raz nurkując, by w locie koszącym pochwycić pełznące po plaży młode. Te smukłe i zwrotne ptaki są zbudowane jak myśliwce. Ze wszystkich ptaków mają najdłuższe w stosunku do reszty ciała skrzydła. Wybierają i atakują swoje cele z wojskową precyzją. Towarzyszące im świta mniej eleganckich sępników atakuje łatwiejszy cel – młode, które ciągle trudzą się, by opuścić gniazda. Na plaży zapanował szał obżarstwa. Do uczty dołącza ostronos. Nie ma potrzeby, by szwadrony drapieżców ścierały się ze sobą. Na plaży są tysiące dobrych na jeden kęs żółwi. Wystarczy dla wszystkich. Wydaje się, że wysiłki żółwi są bezsensowne, że tej bitwy nie są w stanie wygrać. Mimo to wciąż stawiają czoło przeciwnikom. Atak jest bezlitosny, a straty żółwi wysokie. Jednak muszą napierać, jeśli choć jeden ma przeżyć. Sępniki sprawiają wrażenie, że nie chodzi o to, by mieć żółwika, ale by gonić go. Jeden z ptaków skacze od ofiary do ofiary, dziobiąc każdego. Nie bierze jeńców. Zabija o wiele więcej, niż jest w stanie zjeść. Co za tragiczne marnotrawstwo życia. Być może jednak ta ogromna inwazja jest sekretem stojącym za Aribadami, jednym z największych spektakli przyrody. Masowo składając miliony jaj, żółwie upewniają się, że młodych będzie więcej, niż wszystkie drapieżniki razem wzięte będą w stanie zjeść. W ten sposób dorosłe żółwie umożliwiają przeżycie przynajmniej części młodych. Ponadto produkując tę obfitość życia, żółwie zaspokajają potrzeby całej społeczności innych gatunków. Na przykład atakujące lotem koszącym fregaty wielkie rozmnażają się tylko w kilku odległych miejscach na Antylach i Galapagos. Cykl życia tych ptaków zgrany jest z wykluwaniem się żółwi.
Gdyby populacja żółwi zmniejszyła się, miałoby to katastrofalne skutki dla tych powietrznych łowców. Szybujące na swych dwumetrowych opływowych skrzydłach, z uwagi godną koordynacją, fregaty nie mają sobie równych pośród podniebnych drapieżników. Przystosowane do życia w powietrzu, na lądzie są niezgrabne i narażone na ataki. Tylko kilka miejsc sprzyja ich rozmnażaniu. W rezultacie losy jednej kolonii mogą wpłynąć na losy innego gatunku. Na miejscu lęgowym samce konkurują ze sobą, rozdymając czerwoną skórę na podgardlu. To jak machanie flagą. Oznacza, że drzewo zostało podbite i zajęte. Czasem nurkujący do ataku ptak próbuje odebrać czyjąś własność. Rodzice są zajęci troszczeniem się o młode. Muszą skorzystać w pełni z krótkotrwałej obfitości małych żółwi. Fregaty są przyzwyczajone do podniebnych potyczek. Czasem nazywane piratami przestworzy dręczą inne ptaki, by odebrać im zdobycz. Tym razem jednak wystarczy dla każdego. Dzięki żółwiom fregaty będą nadal przecinały niebo. W wyniku bitwy o plażę tylko z 5% złożonych jaj wyklują się młode. Prawdopodobnie mniej niż 1% żółwi osiągnie wiek rozrodczy. Jednak gatunek liczy się z takimi stratami. Ten system działa skutecznie od milionów lat. Drapieżniki przychodziły i odchodziły. Przed sępnikami i ostronosami dinozaury i skrzydlate gady przeczesywały plażę w poszukiwaniu pożywienia. Żółwie oliwkowe przetrwały próbę czasu. Jeśli ludzcy drapieżcy pozostaną pod stałą kontrolą, będą mogły brać udział w bitwach o brzegi Nansite przez następne miliony lat. To bitwa o przetrwanie, niekończąca się bitwa o plażę.